Okej, okay, ja już jestem. Przed tym, zanim dotarliśmy, jest czytany zapis. Coś... No są problemy z tą modyfikacją, jak zwykle. Ale gramy w edycję rozszerzoną. Nie grałem jeszcze w edycję rozszerzoną. Podstawkę przeszedłem. Więc nie ma co się tam dziwić, że coś tam nie hula. Idziemy jeszcze piwa kupić. 5 piwek, jak wiedzieliśmy, tylko że my nam się skraszowała gra, czyli zrobi się czarny ekran. I... No trzeba jeszcze raz. Bez czasami jest, jeżeli ktoś się dziwi, że tutaj parę razy skakałem nagle, on nie chce skakać, to nie jest spowodowane tym, że błąd. Po prostu klawisz ten jeszcze powiedza jeszcze jedną element. I o obojania podczas rozmowy i on po prostu się gubi. O, widzicie, idziemy, a on... Gdy są, nie ma w okolicy ludzi, to on spokojnie wszystko ten łapie. Tutaj rączka co 300, ja pierdzielę, naprawdę, tutaj w tej grze twórcy, ale to twórcy naprawdę zrobili niezły kawał roboty. Długo jak mnie to nie dotyczy. Będziemy kupić te 5 piwek. Bo bez 5 piw to nawet nie ma sensu. Pokaż mi swoje towary. Idziemy teraz, musimy browary. Ryżówka? Nie, wino, nie. Piwo. Czekajcie. A ile to zrobiłem? 10. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Kurde. Ja pierdykam. Tak tylko się mówi. Ja nie mogę, ja nie pamiętam jak tu się to... Ja pierdykam. Zaraz wrócę. Dobra, już wiem, już wiem. Obrotem dodajemy jedno. A ja mam tu piwo. Ja to potrzebuję tak to jedno piwo. Poczekajcie. Nie to! Jedno potrzebuję. Ale coś możemy jeszcze sprzedać. Dobra. Do 100 mamy, ale ja jeszcze kasy nie chcę marnować. Ale będzie trzeba sprzedać. Najpierw załatwimy Urbana. A potem siłę będę musiał wziąć, powiększyć. No może z plus 5, czy coś w tym stylu. Zobaczymy. Ja mam 10 punktów, czyli... Bym tak wziął 10 punktów siły. Czyli potrzebamy 200 bryłek rudy. Nawet nie wiem, mam takie dwa elementy po 100. Mam. Może to wykorzystam, bo to będzie takie... Kurde, no chyba będzie trzeba tak jeszcze jednak zrobić, bo coś mi się zdaje, że bez tego to ani rusz, tak? Podejdziemy, ja zapiszę jeszcze, tam zapiszę sobie, że mamy te 5 piw. Podejdziemy do Boniego. Zapłacimy, będziemy 200, weźmiemy siły sobie zrobimy i będziemy mieli na jeszcze jedną tą. Tak, ale to już w tym odcinku pokażę, naprawdę, no jest tego łażenia tutaj w cholerę, nawet nie ma co to patrzeć na to. To jeszcze zadanie chyba od złego, z tego co pamiętam, też jest takie jedno, ale po kolei. Jakbyśmy wzięli 10 siły, byśmy mogli mieć ten miecz, ten co żeśmy zabrali od Hugo. Nawet. Co wy na to? Chyba to by bardzo by pasowało, to nie? Ale dobra, lecimy dalej.
poprzednim odcinku, jak pamiętacie, mogliście znaleźć kombinację tworzenia do zadania talerza. Dobra, tu zapiszemy sobie po tej rozmowie. Nie ma tak kawusia. Dobra, idziemy. Potrzebujemy urban. Mamy 5 piw. Brakowano tylko jedno. No dobra, no tutaj chcesz mieć 20. Widzieliście? Dobra. Moi mili państwo, od tego momentu kończymy odcinek. Zapraszam was na kolejny już niebawem. Będziemy jechać dalej z ludźmi do kopalni. Na razie, cześć. Bardzo mi miło, że jesteście ze mną. Witam nowych subskrybentów. Jeżeli jesteście, to bardzo mi to cieszy. Naprawdę, Gothica ruszamy dalej. Edycja rozszerzona. Jeżeli dobrze pamiętacie, ostatnio co żeśmy zrobili, to mieliśmy właśnie piwa. 5 piw, tak? Jak ktoś pamięta, skraszowała mi się gra. Inni nie powinni wiedzieć. To się chyba nigdy nie skończy. Nie będę... Ale co jest grane? To się już więcej nie powtórzy. Mam 4. Chwila, moment. To samo. Ale ja przecież kupiłem piwo. Nie potwierdziłem. Dobra, zaraz przyjdę. Okej, ja tu mam, zanim dojdę, mam skrzynię, tą trzeba otworzyć. I to jest tak. Raz, dwa, trzy w prawo. Raz, dwa w lewo. I co mamy? Piękną rudę. No dobrze. Zdobyliśmy rudę. Jeszcze tu wezmę sobie pyk. Przepraszam. To piwo jeszcze. Nie będziemy krali, nie? Dobra. Ja muszę mu zapłacić rudą. To jest ta ruda. To jest żywność, napoje, pisma, pozostałe. 10. Pyk. Przyjmij. Koniec. Na razie. Koniec. A teraz lecimy. Polecimy se tędy. Bo szczerze powiedziawszy... Zawsze to samo. O, jest. Trafiłem. Ja po prostu nie muszę... Nigdy się nie nauczę. Opa. Takie szybsze przejście. No już to już dundlusz. Halo. No. Napijemy się piwka. A masz coś? Trzymaj. Aż 5 butelek. Coś ty taki szczodry. Czego chcesz? Pogadać, wiesz, jestem nowy. No to dundlaj. Dudna. Ino fist. No to świetnie. Mów co tam słuchaj. Albo pytaj to co chcesz. Staw prosi mnie o odnalezienie kilku składników. Do potrawki sąsza, haha, ten skurczybyk też mnie o to prosił. Domyślał, że mu nie przyniosłeś, tak? A jestem... Każdemu nowemu zawracam głowę. Gruba szłoby się sam, a nie szukał głupiego. A, mogłem zacząć inne zadanie. Mogłem pytanie o strażnikach. Zresztą tego się nie daje się. Czyli nie przepadać za stafem. Nie cierpię go. Wiecie co? Poczekajcie, zaraz zobaczę, czy on jest...
Nie ma. Złe pytanie. Złe pytanie było. Jeszcze raz otworzymy sobie te 50 i kupimy tę butelkę. To było złe pytanie, trzeźnikach. I wtedy prawdopodobnie by uderzył kogoś. Wam powiem szczerze. Dobra. Znajdziemy tutaj. Chcę mieć 100 sztuk bryłek, ale ja to będę miał. Bo chcę się na... Bo około 200 potrzebne ponad. Zobaczymy, ile mi się uda też sprzedać. Kurde, znowu mi się skaszowało. Dobra, wracam za... No dobra, idziemy teraz. W tym, kupiłem to 5 piw i zapytam się go o tego właśnie strażnika. Ło, cholera. Pojedziesz? Czekaj. Ja tam się nie mieszam. Tylko zachowaj to dla siebie. Okej, wesz, wszedłem. To nie mój problem. Opla. W tej historii. No idziemy do Urbana, mamy browary. No dawaj. Napiję się browara. Może dobra, przedtem żeśmy rozmawiali na temat Snafa. Teraz zapytamy się o strażnikach. Co myślisz o strażnikach? To w większości szuje, które żerują na słabszych. Jednak nie wszyscy, niektórzy są w porządku i bronią mnie przed Mannheimem. Powiem ci w sekrecie, że ten typ chyba chce mnie wywalić z karczmy. Gdy sobie o tym hip pomyślę, to ogarnę mnie hip żal. Muszę się napić. No i... Powiem ci coś, on cię oszukują. Tak naprawdę cię nie lubią. Szczą się na Mannheim za to, że ma pozwolenie na prowadzenie karczmy. Co? A to fałszywe gnidy! A, napij się. Jeszcze. Tak, żeby szakalowi jak przyłoży, to wtedy będziemy mieli wielki spokój. Mam chęć obić którymś z nim mordę. Gdzie się tu się kręci trip? Zaraz go hip rozwalę. Nie. Nie, poczekaj, ostatnio w obozie nie pojawi się nowy strażnik. Chodź do niego. Do szakala musimy iść. Świetny pomysł. Prowadź. Dobra. No to chodź. Gdzie on jest? O Jezus! Serio, on tak się będzie teraz włóczył? No, to zarąbiście. Ja nie mogę. O Jezus. Dajesz, Urban. No chodź. Tu jest szakal. Nie. Czego tu? 6. Co do diabła? Właśnie on ten... On się awanturuje? Co za walka? Dlaczego odrywasz mnie od moich snów? Czy też on skasowany to twój kumpel? Nie, po prostu zatacza się za mną. Chciałem się tylko z tobą przywitać. Nie wiem, co się zajęli, ale dopilnuję, żeby ten zginął w kopalni. Pracuję dla Lorenzo. Dobra, ma już tego więcej nie widzieć. O, od razu masz to. Mądra decyzja, kolego. Oto 10. No. Koniec. Moja głowa. Co się stało? To pijako wydałeś się w bójkę z szakalem. Próbowałem cię powstrzymać i załagodzić sytuację. Dzięki mnie jeszcze żyjesz. Jak to? Szakal chciał cię zabić na miejscu, ale poprosiłem go, żeby lepiej po prostu
cię ukarał. Niestety będziesz musiał wrócić do pracy w kopalni. Dzięki, to naprawdę chyba czas coś zmienić w swoim życiu. I tak kończyły mi się już żurda. Spotykamy się pod chatą Lorenzo. Wyszymy, gdy tylko będzie gotowa kolejna zmiana. Dobra. No dobra. W następnym odcinku, jeżeli mamy ten, może pójdziemy w tym momencie, potrzebuję B. Mam 10 punktów do siły, bym mógł dołożyć. Czyli potrzebuję około na 5, potrzebuję 200 bryłek. Potrzebuję 300 bryłek. Kurde, to jest dużo. A ile ja mam w ogóle? 88. No to jeszcze może się tam coś... Ernst. No dobra, no to myśmy już czytali, to jest po crashu. Jak się skraszowało, muszę mieć ten. Ale mówię, zanim to zrobimy, dam mu powód, że trzeba dać mu powód do powrotu do właśnie jego skórze. Powrót do kopalni. Dlatego muszę iść. Zawsze to muszę iść i dać manto, tak? Wiedziałem, że będą kłopoty. Mannheim. Urba nie będzie już sprawiał kłopotów. Urba nie będzie już sprawiał kłopotów? Dobra robota. Plan wypalił. Tak, Szakal nieźle go sklepał. I dobrze, należało mu się. Weź te kilka bryłek w nagrodę. Przysłużyłeś mi się. Okej, pokaż mi swoje towary. Czyli ja już mam mniej. Proszę bardzo. Już mam mniej do sprzedania. Stal. To tą stałą mogę sprzedać komu innemu. No ma tylko 5 bryłek. Nie. Chodźcie do Hugo. Może Hugo coś będzie miał dla mnie. To nie mój drog. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co. No dobra. Ja idę skołować wszelkie potrzebne materiały, czyli czyli wszelakie, co jest nam potrzebne. Mamy dopiero, mamy 100, 118, ale ja chcę jeszcze, powtarzam, chcę jeszcze zdobyć. Nie no, co on robi? Ja pierdyka. Ale chcę jeszcze zdobyć trochę do siły. Nie pójdę do walki z kimś, kto może mi oklepć gębę. Chociaż o 5 punktów, zobaczymy te 5 punktów, ja sobie zapiszę, widzimy się po tym zapisie, jak ja sprzedam jeszcze Hugo stal, jakieś pierdoły i wtedy zobaczymy, co się wydarzy, tak? Okej, to pójdziemy tutaj, tu już wszyscy śpią, tu Gomez sobie tam kwituje. Ale Hugo tu nie ma. Jak na razie go nie ma, to ten. Dobra, zobaczymy się w następnym odcinku. Ja się prześpię. Jak coś, widzimy się już niebawem. Więc do zobaczenia. Dlaczego mnie obudziłeś? Bo ja muszę się przespać. Do zobaczenia, na razie, cześć.